Ciekaw jestem, czy sprawdzą tę pozycję. No nie sprawdzą, nie mają szans, nie mają szansy. Teraz Menio, popatrzmy, Menio, to jest ten moment, Menio! Jakże rewelacyjny pomysł naszych zawodników. Siemanko, mam dla was kolejny giveaway, który organizuję na stronie Hellcase. Konkurs będzie trwać przez tydzień, a do wygrania są skiny o wartości $50. Zasady konkursu są takie same jak poprzednia, czyli musicie użyć kodu Mateo, który daje wam darmowy balans, doładować swoje konto za co najmniej $2 przy użyciu kodu MateoBonus, dzięki któremu dostaniecie 15% więcej do depozytu. Subskrypcja mojego kanału oraz kliknięcie w podany film na stronie giveawaya. Zapraszam również do otwierania skrzyneczek, skorzystania z upgradera i innych trybów dostępnych na stronie. Link macie w opisie. Zdążą wycofać, nie tracąc zbyt wielu punktów życia. Wraca też Gej, także są przygotowani gracze antyterrorystów na podjęcie walki, ale nasi mają tu przygotowane taktyczne wyjście, chociaż Pecor, piękny headshot, no ale Killer od razu odpowiada, chociaż i tak mają przewagę zawodnicy antyterrorystów. Będzie niebezpiecznie, trzeba bardzo uważać. Nie mamy palaka na drzwi, więc to jest problematyczne, chociaż Snax z Famasem na pewno poczuł troszkę mocy. Snax, a tymczasem Gej, jaki to był wyjazd na plecy, dwóch na dwóch nam się zrobiło, chociaż bomba leży. Ależ błyskawiczne zagranie Keja. Otwarte, krótkie drzwi, wiedzą o tym Polacy. Tymczasem Kirby z Augiem na blisko, ale Kej doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Wykorzystuje granaty, które podnosi po rywalu. No i cały czas Snax jeszcze na blisko. Snax z eliminacją, chociaż Kirby już się tam celowuje. Na szczęście zdołał uciec Polak. Kej stara się asakurować, ale coraz bliżej Kirby teraz obrywa. No i wszystko wiemy. 56 HP na koncie Kirby'ego. Zostaje Kej w bombsajcie, no i Kej to wszystko kończy. Więc ten bonus za rundę przegraną 2900 plus 800 za podłożoną bombę. No to oczywiście daje nam pewien budżet, żeby tutaj spróbować zagrać. A tymczasem smok na przebudówkę. Zaskakuje Borup. Odwraca się od tego flashbanga. Doskonałe te flesze jednak poleciały w stronę BSa górnego, chociaż Borup doskonale sobie radzi. Świetnie ostrzeliwuje przeciwników. Innocent dopiero teraz. On trafił, ale to już będzie za późno, by cokolwiek zrobić na BSie górnym. Ale tu taki fake to nie będzie dobry fake, bo widzimy, co się wydarzyło. Kirby wszystko wie. Za chwilę będzie pewnie pozycję skracał Kirby, żeby wejść na plecy, żeby dać się też znać kolegom. Tymczasem Gate po fleszu. Matko Boska, co to był za flesz od Borupa? Nasi w szoku. Nic nie widzieliśmy kompletnie. Perfekcyjnie rzucony flesz przez Borupa. Gate tylko wychylił, kliknął i już było blisko, by Gate za chwilę skompletował Ace'a. Teraz znalazł dla siebie trochę miejsca. Jest atak rampą. Kirby tego się nie będzie spodziewał Polaka i właśnie Kej ze spokojem mógł pikować na swojego przeciwnika. Także doskonale to wszystko zrobił Kej po raz kolejny. Na gnieździe. Kej na blisko, no i no ten gdyby w końcu wychylił. A jednak Kej, proszę, poradził sobie ze snajperem, także Kej obrywa po głowie i tu będzie niebezpiecznie. A Fesor coraz bliżej, no i teraz to wyjście, oj, co to był za strzał. Na szczęście na rampie jeden frag zdobyty i teraz kolejny dla Snaxa, no i mamy 3-3, więc to wszystko jeszcze jest do zrobienia. Fenomenalny headshot od niego, ale Kej z odpowiedzią i teraz... No będzie się działo, tym bardziej, że Snax już jest na plecach. Snax niestety nie daje rady, ale już na drzwiach Kej, który dokłada kolejną eliminację. No i wszystko w rękach naszego zawodnika. Kej, jeden na jeden z Kirbym. Jednak Kej to wszystko kończy. Killer odciął się tym smokiem. Snax też do pomocy. No tam za chwilę będzie miał okazję Snax i nie pomylił się Janusz. Chociaż jeden frag dla Borupa, ale tu już Innocent przygotowany. Innocent po raz kolejny. Paweł, jak to chodzi? No i sama Izzy przy życiu. Bomba leży. Innocent wchodzi w domek, teraz tylko czeka na Izzy'ego, a stara się asekurować menu. Obijany Izzy, ale to jest przecież nieśmiertelny Izzy. No i zdaje się, że wie, gdzie będzie rywal. Menio, oj, wycofał Innocent, wycofał menu na moment. Izzy jeszcze czeka, no teraz będzie mógł podnieść bombę. No Innocent bardzo przytomnie, zobaczmy, jak wycofał sprytnie Innocent. No i to wszystko Paweł dokończy. Tego jestem pewny, ale ważny będzie timing. No i ten timing perfekcyjnie dla Keja, ten cały czas chce wychylać. Hej! Agresywnie, ale zobaczmy, gdzie jest menu. Ciekaw jestem, czy sprawdzą tę pozycję. No nie sprawdzą, nie mają szans, nie mają szansy. Teraz Menio, popatrzmy, Menio, to jest ten moment, Menio! Jakże rewelacyjny pomysł naszych zawodników. To już Snax będzie miał szybką okazję. Snax, jeden strzał i dwie karetki. A więc doskonale wykorzystuje snajperkę Snax. Mamy przewagę 5-3. Chociaż baliśmy się o to, co się wydarzy. Menio na rampie, tu za chwilę będzie rzucał najda dobrego, najda na rywala. Oberwali obaj, Kirby i Gate. Tu jeszcze próbuje Innocent. Cały czas agresywnie Innocent z Diglem. Niestety nie udało się trafić, ale jest Snax. Nie będzie miał tutaj żadnych szans. Doskonale Fesor, Killer jeszcze daje sobie radę, ale Menio teraz się pokazuje, kiedy podchodzi Gate, także tego się nie spodziewał. Fesor chce podejść na blisko, chce podejść agresywnie. Menio wcelowany obok, wchodzi na drabinkę w złym momencie. Oj, niebezpiecznie. No i teraz wszystko w rękach Keja. Wie Fesor, gdzie jest rywal. Kej pikuje, ale Fesor wygrywa tę rundę.
Fesor agresywnie na górze, czyżby chciał atakować, no szybko wychodzi Fesor, Innocent zaskoczony, frag dla Killera, kolejny dla niego, ale tu niebezpiecznie, chociaż Killer ależ to robi, chociaż jest kolejna odpowiedź od zawodnika Hyenas. Okej, od przebudówki plant, od Gejda, tutaj dorzucony flash, okej, skanuje, ale nic z tego, chociaż minio już od gniazda, ale niestety ginie. I teraz wszystko w rękach Heja, jeszcze ten palek nieprzyjemny, chociaż Kay wyjeżdża jak w PPL-u, Kay z jedną eliminacją, wie dokładnie gdzie jest rywal, tu jeszcze Smoke, Kay, co wyprawia? Kay! Nasz słynny polski wrotkarz, nieprawdopodobny wyjazd, Mołotowa, później w Smoka i wszystko mu wyszło, no niesamowita historia. Innocent od rampy, bomba leży, to też jest dla nas dobry znak, Innocent gdyby tutaj trafił, ale tarapaty po naszej stronie, chociaż Killer już zachodzi na plecy. Wejdzie jednak od krótkich drzwi i tutaj będzie miał swoją szansę Killer, żeby wyjść na rywala, żeby zaskoczyć. Zdobędzie fragę na bombie, tu jednak blisko jest Kirby, jeden na jeden, nie, tu jeszcze Innocent, przecież cały czas przy życiu, a więc piękne wyjście Killera z krótkich drzwi, zaskakujące kompletnie. Chociaż Killer z jednym fragiem, ale już trafiony. Innocent na górze z MP9, z takiego dystansu będzie mu bardzo ciężko. Z wentów mamy jeszcze jednego zawodnika, tu Kay. No, być może na tych wrotkach Kay będzie w stanie kogoś ustrzelić. Teraz Kirby, co tu się dzieje? Kirby, co on chciał zrobić? Nie wiem, Kirby, jakby pomylił Counter-Strike'a ze świętami Bożego Narodzenia, jak mi święty Mikołaj chciał wejść do komina, a tutaj jeszcze Fesor, ta seria nieudana, niecelna, no i Kay cały czas pilnuje drzwi, tu broi bombę na raz, minio, 2 sekundy, 1, to będzie zwycięstwo dla Anonimo, 16-14, a więc mamy to, moi drodzy. Delikatnie obity minio, chyba 2 ciosy dostał przez tę ściankę i drzwi, za 12 punktów życia łącznie. Także nie jest to duża strata, tymczasem granaty na bombsite dolnym, delikatnie obity Gate, teraz Smoke poleciał i na co będzie chciał podejść na blisko i teraz niebezpiecznie, bo Fesor, co? Jak to się stało? To jest niewiarygodne, ta runda skończyła się tak szybko, że nawet nie zdążyłem mrugnąć. Musi wycofać, dorzucony palak, 10 sekund do końca rundy, Izzy chciałby powalczyć o zabicie zawodnika plantującego bombę, tymczasem Killer skanował, nie wiele brakowało, a trafił Baeziego. Bomba udało się położyć menu, tymczasem z jedną eliminacją Kirby wychodzi na refraga i jemu się to udaje zrobić, chociaż ten też ucierpiał. Snacks tymczasem, co to za wyjście Snacksa po flashu Killara? Jeszcze szansa, ale doskonale Izzy. Mamy jednak przewagę 3-2, wiemy i o jednym i o drugim zawodniku. Kirby stara się wejść na plecy od długiej, Izzy coraz bliżej, ale świetnie ustawiony był Kay. Na monsterze defensywnie bardzo daleko ustawiony Kay, no i za chwilę on będzie miał szansę, żeby się tutaj wykazać, bo terroryści antyterroryści coraz bliżej, no i Kay, jeden, drugi, jeszcze Gate blisko, ale Kay! Jakże fenomenalna kontrola full auto. Co prawda są jakieś pistolety, są Maki 10 nawet w zespole, szybki rush na bombside B, tak to wygląda. Smoke na gniazdo w biegu, być może tak, zaraz się przekonamy, cóż to za smoke leci. Ale od razu Bor reaguje, świetny palak, przez tego palaka przebija się Minio, ale te strzały niecelne. No to zdaje się na fleszu jedni i drudzy, Borów leci po Ace'a. No w końcu Killer zabiera tego fraga. No ale takiej rundy nie możemy przegrać, nie możemy sobie pozwolić na stratę takiej rundy. Słyszę już Snacks, co się dzieje. Przydałby się jakiś bait ze strony kolegi Minio z problemami, ale jednak sobie poradził. To jeszcze Snacks dokłada eliminację. Już tylko Izzy i Gate przy życiu. Oni oczywiście będą to odbijać, bo to jest ostatnia runda pierwszej połowy. To nie ulega wątpliwości. Czeka cały czas Gate w tym Smoku. Smoke jeszcze nie zszedł. Ginie Kay. Innocent cały czas czeka. No boi się Gate podejść. Dopiero teraz wychyla Innocent i to jest okazja dla zawodnika CT, żeby sfragować. Nie mają tutaj za dużo czasu. Zawodnicy antyterrorystów wychyla się Snacks z jedną eliminacją. On chowa się jeszcze przed Gate'em. Ten nie ma absolutnie czasu, by cokolwiek zrobić. Snacks to wszystko kończy. Ewidentnie, bo był przygotowany z tymi dwoma flashami i mają to atakować. Poleciał flash. Za chwilę poleci pewnie drugi. A od razu reaguje Innocent. Ten z jednym, drugim, trzecim fragiem. Błyskawiczna eliminacja dla naszego zawodnika. Borup już od Monstera. Ten z jedną eliminacją. No, jeszcze trzeba uważać, ale to już tylko Borup. On samym Glockiem. Chowa się za Smokiem. Ostrzał. Przez tego Smoka leci Grad Cool, jeszcze Menio, który miał problemy z trafieniem. No szkoda, że ZUS, panie z MP9, bo zawsze byłoby to $300 więcej. Przygotowany palak, chociaż Kay trafił w głowę. No, Kay został w Mołotowie, on z tych zagrań już jest znany. Bomba podkładana, ale ten granat niewiele zabrakło. Naprawdę niewiele zabrakło, żeby rywala mocno obić. Tymczasem Innocent na plecach, to będzie szansa dla niego, Innocent z jednym, ale ten palak w złym momencie wyciągnięty, bo atakuje Kirby! Chociaż Snack zostaje sam na sam, dokładnie wie gdzie Kirby jest, ten cały czas czeka spokojnie na swoją szansę. No i Snack, zobaczmy, przygotował tego flasha, Kirby nic nie widzi, a jednak na pełnym flashu mam wrażenie. Atakowany jest coraz bliżej niego już przeciwnik, pali się w tym momencie Innocent, chociaż jest Killer. Ten sprytnie ustawiony, wraca już Minio. Terroryści czyżby chcieli jeszcze wrócić? No, wszystko zależy od tego fraga, bomba jednak leży i teraz Minio może wychylać, także doskonała pułapka ze strony antyterrorystów.
Zaskoczeniem był z pewnością Menio dla Iziego. Tego się nie spodziewał, że od długi jest jeszcze jeden zawodnik. Tu Palak na Kirby'ego, ale Killer wychylał. 15 sekund. Menio wcześniej był widziany od długiej. Teraz zostaje przy bombsite. No i pytanie, co zrobi Kirby? Nie spodziewa się, że zawodnik antyterrorystów przeszedł na schody. I teraz plant Kirby'ego. No w takim miejscu, że musi wyjść Menio i tę rundę dokończyć, także ustawiony we wnętrze, ale jeżeli będą podchodzić na oku, no to będzie ciężko. Wychodzi w końcu Kay, ale błyskawicznie powstrzymany, no i bez żadnych szans na aks. Teraz wychodzi Kirby po fragu kolegów. No doskonale to wszystko funkcjonowało, doskonale wyczuł to Kirby, naprawdę rewelacyjny mecz tego gracza na overpassie. Smoku jeszcze czai się gdzieś Menio, no ale z tego już nic nie będzie. No tu sprytnie Izzy skakuje w tego smoka, wykorzystując one way'a i poszukać zawodnika od banku. Menio w końcu odnalazł się, ale tylko na moment, bo IZ był tam przygotowany. Także niestety, mapa The Overpass no, musi wpaść na konto Hyenas. Jeszcze próbuje podejść Innocent, ale nic z tego. 16-9 dla Hyenas. Już błyskawicznie wyskakują nasi. Będzie za chwilę szansa na starcie. Świetny flash na Fesora, ten nic nie widział. Dopiero teraz się może bronić, ale Menio, doskonały strzał. I tu jeszcze Innocent nie trafia w plecy. Izzy zdołał jednego rywala zestrzelić, ale szybka na szczęście odpowiedź od Innocenta. I mamy przewagę 4-3. Tu do respa Borup, ale Innocent przeskakuje w oknie. Teraz będzie musiał uważać, bo Borup jest blisko niego. No i właśnie, trafia Borup, chociaż Killer tu już jest ustawiony na blisko. Kirby daje znać, że wycofał zawodnik CT, no i terrorystów oczywiście. No i teraz Kirby z eliminacją. Mają defusa i smoka u Gejda. Zawodnicy CT czeka cały czas na standardzie. Jeszcze Snack sprawdzają każdą pozycję. Boją się jeszcze o środek, ale jest ten smok na paczkę. Chociaż pamiętajmy o Snacksie, który ma tutaj nóż. Brojona bomba jest na raz. Oj, niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie. Co tu się dzieje? Jednak Snack zdał sobie radę. Kirby z eliminacją, ale tego czasu zabraknie. Snack z taką obiegówką. Możemy odetchnąć, by było bardzo niebezpiecznie. Kirby, tutaj wcelowany Snacks, za chwilę będzie miał swoją szansę. Poleciał flash, ale wszystko Snacks będzie widział, chociaż strzał niecelny, ale był tu Killer. Także wszystko było pod kontrolą. Nie musiał teraz Snacks wcale zdobywać tego fraga, bo Killer mógł tego dokonać. Borup, wykurzony tym palakiem, musiał wycofać. Fajkują bombsite B, graczy terrorystów, ale to już jest rotacja na bombsite A. Tam w pałacu tylko Borup, Innocent coraz bliżej. Ważne starcie Izzy'ego w dżungli. Ten zdobyty frag daje równowagę. I Gate w bombsite za chwilę będzie musiał namierzyć rywal, ale tu Innocent! Ależ teraz wymierzył sprawiedliwość na bombsite A. Jeszcze Fesor na galerii, obijany teraz Killer traci bombę. Może być niebezpiecznie, Snacks już pokrył plec od galerii, ale jest Izzy na tikecie. Ten smoke niedokładny. No i tu może Izzy próbować wychylać, ale Kay od razu reaguje. Szybka reakcja ze strony Kay, chociaż tu jeszcze jest Borup, który wykorzystuje smoka jako one way, ale Kay... A teraz Innocent z flashem na bombsite, żeby tam troszkę zatrzymać zawodników antyterrorystów. Tymczasem na galerii Fesor bardzo agresywnie i szybko podchodzi. Kirby skanuje z okna, być może tam miał jakiegoś one way, no i... Co? Tu już tylko Innocent? Gdzie ta runda się dopiero zaczęła? Kirby. No i proszę. Jest tam Izzy od respa. O, i w złym momencie piknął Izzy. Tutaj ustawka trzech zawodników na pozycji. Tymczasem Menio z eliminacją. No i teraz Innocent wyskakuje. Och, było blisko, ale daje znać kolegom. Świetny skan od Menia. Tu jeszcze jest Fesor na blisko. Menio po raz kolejny. Nie, to Killer pomaga. Zwrócony jeszcze smoke w bombsite. Tutaj Gate stara się schować. Kay wyskakuje, no ale to się nie mogło udać. No i ta pozycja Gate'a będzie niebezpieczna. Jeszcze frag dla Izzy'ego. Ale właśnie, przygotowany jest Gate na zawodnika z domku, teraz palił się Snacks przez moment, a tu świetnie Gate po raz kolejny w tej rundzie, no i Gate pod balkonem, ale Menio nie daje sobie z nim rady, no i Innocent, wszystko w jego rękach, nasi bez pieniędzy, to Gate na raty. Coraz bliżej tutaj przygotowany Gate, no ale Kay za chwilę będzie atakować, chociaż obijany, no i tu niestety pojedynek przegrany, a wjazd na bombsite B. No dobrze byłoby, żeby zbaitował Killer, chociaż teraz Innocent zafleszowany, nic nie widzi! Innocent na pełnym fleszu! A tu jednak dwie eliminacje, no i ta defensywa żelazna na bombsite B. Fenomenalnie Killer, który miał zbaitować, a jednocześnie sfragował na domku, no i teraz Innocent, który zrobił fenomenalną robotę, podniesiony nade zdaje się, nie, to nie granat, chociaż Borup. Szybko wyeliminowany po tym jednym trafieniu Gate jeszcze będzie się starał bić z rywalami, ale 70 HP, nie ma Kewa i na plecach Menio. Kay stara się asukurować, no tam z Augiem Snacks, za chwilę zobaczymy to wyjście. Wyskoczył zawodnicy Tero, tymczasem Izzy ginie, no i dopiero po chwili będą wyskakiwać. Snacks popestkował, no proszę, proszę, Snacks, jak sobie popestkował rywala, wiedział, że... Producenci, no ale Izzy agresywnie na galerii, szybko podchodzi pod galerię, żeby sprawdzić sobie konektor. Poleciał flash, niecelny strzał Izzy'ego i to wykorzystuje Snacks i Kay
błyskawiczna reakcja na midzie. Tego właśnie mi brakowało w meczu z Nipem. Po raz kolejny to podkreślam, tych akcji na midzie. A tu widzimy już trzecią taką akcję. Jeszcze Kirby próbuje podejść po snajperkę, ale tu jest Innocent, który za chwilę wychyli i dołoży kolejnego headshota. Bez żadnych strat jesteśmy w tej rundzie, przynajmniej jak na razie. I oczywiście odpukać, bo jeszcze Boru przeżycił. Ale tu już Innocent zachodzi, już zmienia pozycję Innocent. I tu bardzo sprytnie ustawiony Innocent. Ciekaw jestem, czy Boru będzie się takiej pozycji spodziewał, a Innocent po prostu czeka na swojego przeciwnika. Dobrze zajął pozycję Paweł. Teraz wystarczyło poczekać. Chodzi od galerii. No i wyjście Innocenta. Niecelny jednak strzał, ale szybko wyeliminowany Boru po tym jednym trafieniu. Izzy, doskonały strzał. Teraz próbuje wychylać, ale Snax właśnie na to czekał. I teraz ostatni żywy jest Kirby. Gdzie się znajduje Kirby? Oto jest pytanie. Trzeba sprawdzić ławkę. To z pewnością Kylar za chwilę będzie mógł pikować. O właśnie, Kirby, czasu jest coraz mniej, a Kylar niestety nie daje rady. I teraz wszystko albo nic. Snax niestety nie daje rady, ten flash na Izzy'ego zdaje się słaby, tymczasem Fesor, on z jedną eliminacją, pędzi na galerię, tu blisko jest Killer, ale on będzie atakowany z dwóch pozycji, coraz bliżej rywale, ale Killer dwie eliminacje, wie dokładnie gdzie są przeciwnicy, Kirby już próbuje pikować, Killer po raz trzeci w tej rundzie, jeszcze mylą, Killer! W takim trudnym momencie wydawało się, że będzie za chwilę koniec, ale Killer daje nam coś nieprawdopodobnego. Zobaczmy, czeka jeszcze Izzy, teraz próbuje przeskoczyć, Killer na blisko, nie ma szans Izzy w takiej sytuacji, Killer bohater narodowy. Tymczasem, oj, Izzy, chyba z losem, nie strzeliło mu, w takim momencie i Snax to wykorzystuje, no nieprawdopodobne, chyba będzie powtórka. W takim momencie Izzy już miał Snaxa na celowniku i nie oddał tego strzału. No nieprawdopodobne, teraz na galerii Izzy, no ale niesamowite co się dzieje w końcówce tego spotkania, 5-3, kolosalna przewaga po naszej stronie, terroryści zszokowani, sami chyba bez pomysłu, bomba idzie już w stronę bombsite'u, betu jeszcze frag defesora, naprawdę mocarzem jest Fesor dzisiaj, rewelacyjne spotkanie tego zawodnika, Killer podchodzi, oj to może być niebezpieczne, chociaż mamy w bombsite'cie B jeszcze Innocenta, Killer wciąż czeka, przydałby się jakiś bait, Borup, czy słyszał ten krok? Teraz tylko poczekać i Killer za chwilę sam wejdzie pod celownik, ale Killer jest tutaj za mocny, bomba leży. Daje znać już kolegom, jeszcze frag dla Snaxa, Izzy zostaje sam, ale bez szans w tej sytuacji. Brawo dla Killera, to właśnie ten gość dzisiaj ratuje nam skóry, ratuje nam turniej.